Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, a oto przed wami coś, czego może nikt się nie spodziewał, a bynajmniej Skyrim, czy jak ja wolę mówić Skyrim. Wyzwanie Patyka. Co i jak, dowiecie się wszystkiego podczas rozgrywki. Ja już zapraszam na intro. I w sumie jedyne, co mogę wam powiedzieć jeszcze teraz, to to, że nie liczcie się z tym, że będzie to normalna gra. Nie liczcie się z tym, że dzisiaj zobaczycie jakieś walki czy cokolwiek w moim wykonaniu. Bo jednak skupimy się dzisiaj na zdobyciu w sumie tytułowego patyka. A teraz ja się wyciszam, no i zapraszam na piękne intro, które chyba każdy już zna. Super. Super, po prostu musiał komunikaty wyskakiwać, chociaż je wyłączałem. Miejmy nadzieję, że już nic więcej nie będzie z tymi moimi modami. Zobaczcie, jaki piękny świat. Ja bym mógł pomyśleć, że jest to jeden z bardziej zbugowanych, jakie w sumie znam wśród gier. Dobra, mniejsza z tym. Nareszcie, dość już tego spania. Co jest? Chyba. Na to wygląda, że coś się zepsuło się. O, dobra, już działa. Nie udało ci się przekroczyć granicy, prawda? Pojmali cię cesarscy, tak jak nas i tamtego złodzieja. Przeklęci gromowładcy. No super, samouczki. Dopóki się nie pojawiliście, w Skyrim panował spokój. Cesarstwo działało potulnie i leniwie. Gdyby cię nie szukali, ukradłbym tego konia i byłbym już w połowie drogi do Hammerfell. Hej ty, nie powinno nas tu być, ani ciebie, ani mnie. Cesarstwu zależy jedynie na dorwaniu gromowładnych. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w kajdanach, złodzieju. Zamknąć mordy! A jemu co się stało, a? To Ulfric Gromowładny, prawdziwy najwyższy król Skyrim. Ulfric, Jarl Wichrowego Tronu. Jesteś przywódcą buntu, ale skoro cię złapali... O bogowie, dokąd oni nas zabierają? Nie wiem, dokąd zmierzamy, ale Sovngarde czeka. Nie, to niemożliwe. To jest niemożliwe! Ej, z której wiochy cię przywiało, koniokradzie? A co cię to obchodzi? Ostatnią rzeczą, o jakiej pomyśli Nord, powinien być dom. Rorikstead. Ja pochodzę z Rorikstead. Panie generale, Kat już czeka na skazańców. Dobrze, miejmy to już za sobą. No, ta nasza rozgrywka w sumie zaraz się zakończy. Piękną śmiercią naszego bohatera. Proszę, pomóżcie mi! Patrzcie! Generał Tullius, zarządca wojskowy. I zdaje się, że są z nim agenci Talmoru. Przeklęte elfy. Na pewno maczały w tym swoje paluchy. A Helgen. Kiedyś byłem zakochany w dziewczynie z tego miasta. Nie zaglądałem tu od paru lat, ale... Wygląda tak, jak je zapamiętałem. Zabawne. Gdy byłem mały, cesarskie mury i wieże dawały mi prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Co oni robią? Wejdź do środka, maluchu. Dlaczego? Chcę pooglądać żołnierzy. Do środka. Już. Tak, tato. Wyładować tych więźniów z wozu. Biegiem! Dlaczego się zatrzymujemy? Jak myślisz? Koniec trasy. No właśnie. Chodźmy. Nie powinniśmy niebiosom kazać na nas czekać. Nie, zaczekaj! Nie jesteśmy buntownikami! Przyjmij śmierć z godnością, złodzieju! Musisz im powiedzieć! Nie braliśmy w tym udziału! To pomyłka! Po kolei. Cesarstwo kocha swoje przeklęte listy. Ulfric Gromowładny, Jarl Wichrowego Tronu. Właśnie, pozwólcie, że coś dobra, fajnie, ale pozwólcie, że sprawdzę jedną rzecz.
Od razu lepiej. To był dla mnie zaszczyt, Jarlu Ulfriku. Ralot z Rzecznej Puszczy. Potem wojem. Właśnie jego, standardowo on ucieknie. I w końcu możemy stworzyć postać, czyli najlepsza część całej rozgrywki. Łucznicy! Jeszcze ktoś myśli o ucieczce? Zaraz. Ej ty, podejdź tu. No nareszcie, wywołacie mnie. Kim jesteś? Jak to nie widać? Dobra, a tak serio zagramy orkiem. I żeby nie było, zaraz się zajmę przygotowaniem wszystkiego, tylko... Na początku, jak pewnie widzicie, posiadam tutaj... Jak to się nazywa? Moda... Race menu, czambrace menu, jak ja go zwykłym nażywać, a nazywać, dobra. Ale mniejsza o to, pozwólcie, że przygotuję postać. I dobra, który odcień będzie najlepszy? Nie wiem, czemu ten, jakoś tak czuję. Wyglądu domyślnego wolę nie ruszać, tak. Zobaczmy, jeśli chodzi o jego wygląd. W sumie nie będę ukrywał nawet za dużo, może nie warto tym zmieniać. Chyba, że dodamy mu jakieś piękne kolorki. Jeśli już, to... To nikłe, ale nawet fajne. Dobra. Idziemy w sumie nie wiem czemu w coś takiego może. Tylko fajnie byłoby coś takiego... O, może być. Dobra, resztę pozwólcie, że nie będę się bawił, bo jednak jak ja się bawię takimi rzeczami, to zazwyczaj nie kończy to zbyt dobrze. Zobaczmy na kształt nosa, czy jakiś idealny znajdę. O, ten może być. Nie wiem czemu jakoś tak nie chcę, żeby on był zbyt ładny, ten ork. No ale dobra. Właśnie jeśli kogoś jeszcze przy okazji zastanawia, dlaczego ork, to... Żadna inna umiejętność aż tak cenna dla mnie nie będzie, jak w sumie ciężki pancerz, więc... Ze względu na to, no, wziąłem orka, bo wiecie, oni są mistrzami ciężkiego pancerza i tyle. Dobra, kształt ust. O, ten może być, bo ma największe zęby. I okej, włosy. Tutaj nawet dobre są, ale wolę zobaczyć wszystkie fryzury, które oferują orkom. Nie ukrywam, to jest moja pierwsza gra. Orkiem nie chcę koloru zmieniać. Chciałem fryzury zobaczyć. Jak na razie oferują jakieś takie dziwne fryzury z kitkami. Ciekawe. Orkom miałem całkowicie inny wybór. Dobra. Mniejsza z tym, bierzemy te. To jest tylko odpowiedni kolor. A w sumie niech będą nawet takie siwe. Nie wiem czemu, ale pasuje mi do całego kształtu postaci, którą chcę wykreować. I zobaczmy teraz brody. W sumie ze wszystkich brud niech będzie ta nawet. A więc zobaczmy, czy jest coś innego. Nie, tutaj nic nie ruszamy lepiej. Jesz. Okej, dobra. Nawet nie wiem, o co tu chodzi, ale dobra. Może lepiej nie być w tym... Co? Dobra, wiecie co, nie, ja to lepiej zakończę. I nazwiemy się... To na propozycję jednego znajomego. Pozdrawiam wszystkich, którzy wiedzą, co to oznacza. Chyba tak to się pisało. Uwaga, uwaga, uwaga. Tylko sprawdzę, bo mi wysłał wiadomość. Ja. Więc oto nasz piękny ork. Przychodzisz z jednej z orkowych twierdz? Nie. Co tu robisz? Nie przychodzę z orkowych twierdz. Co z tym? Nie ma go na liście. Nie obchodzi mnie, czy jest na liście. Idzie z całą resztą gromadki. Wedle rozkazu, kapitanie. Przykro mi. Twoje szczątki zostaną odwiezione do Orsinium. Za kapitanem. Ale jakie szczątki? Ja tu nim chcę umierać. Chociaż oczywiste, że muszę. Ale dobra. Ulfriku Gromowładny, niektórzy w Helgen mają cię za bohatera, lecz bohater nie używa potęgi głosu, by zamordować swego króla i uzurpować sobie prawo do tronu. Rozpętałeś wojnę, pogrążyłeś Skyrim w chaosie, a teraz
Cesarstwo z tobą skończy i przywróci pokój. Właśnie, że jeśli kogoś zastanawia, czemu wybieram orka, odpowiedź jest oczywista. Ja jestem noobem w Skyrimie, a ork potrafi sobie aktywować otrzymywanie tylko połowicznych obrażeń, więc no, na krytyczne bitwy zawsze mogę się uodpornić na śmierć. Albo chociaż w sumie ją odwlec trochę. Jak sobie życzysz. No dalej! Nie będę tu czekać cały dzień! Sovngarde woła! Moi przodkowie patrzą na mnie z dumą, cesarscy. Możecie powiedzieć o machaj tą siekierą. Dobra. Wy cesarskie gnidy! Sprawiedliwość! Co tu się dzieje się? Aż do śmierci. Ja czegoś nie rozumiem? No dobrze, bierzemy następnego. Ja, to, że czegoś nie rozumiem tam. Sterta modów, którą instalowałem, nawet dodała coś, o czym nie wiem. Słyszysz? Żebym spokojnie, większość tych modów to tylko graficzne usprawnienia czy jakieś tam bugfixy. No, poza jednym, którego zainstalowałem po prostu po to, żeby mieć utrudnienie dla siebie w utrzymaniu challenge'a. Otóż nawet na początku był od niej komunikat, czyli w sumie bronie z niestandardowymi animacjami, takie jakieś nowe proste rodzaje broni, wiecie, ciekawsze może nawet. Ale mniejsza to. O, patrzcie, gołąb. Co widzicie? Gołąb se przyleciał. Taki trochę przerośnięty gołąb. No, taki piękny, przerośnięty gołąb. Ogólnie, co to za gołąb, dowiecie się niedługo. Czyli, znając mnie, to może w 4-5 odcinku. Bo ja nie należę do tych, co się śpieszą z tym rzeczami. Dobra, nie będę szukał dialogów, chcę po prostu przez to przelecieć jak najszybciej. Prawda, się trochę potem czułość kamery jeszcze zwiększyć, ale to za jakiś czas dopiero. Tak. Boli. Bardzo boli. Ejo, kolego. A nie mogę się doczekać, kiedy po prostu dojdziesz do spotkania z tym gołąbiem, takim twarzą w twarz. O. Okej. Widzę, że on ma jakąś... Nie wiem, czy tak to wyglądało normalnie, czy nie. Ale coś mi się wydaje, że nie do końca. Jakieś, jakbym miał jakieś animacje inne do walk. Wiecie, w sensie inne animacje trzymania broni i chodzenia z nią i tak dalej. Chociaż tutaj podkreślam, nie jestem pewien, ale jeśli naprawdę coś takiego mam, to to jest dziwne, bo nie kojarzę, żebym w ogóle coś takiego instalił. Co? Tam się stanęło. A, tak, gołąb. Dobra. Nie da się tego zabić! Ty przeklęty zdrajco! Zejdź mi z drogi! Uciekamy, Hadwarze! Tym razem nas nie zatrzyma! Dobrze! Mam nadzieję, że ten smok zabierze was wszystkich do Sovngardu! Ej, ty! Szybko do grodu! Dobra, dobra, idę. Ja teraz mówię, nie to, że z nim to nie oznacza, żebym sympatyzował z gromowładnymi. Polazłem z nim tylko dlatego, że to jest łatwiejszy sposób na pozyskanie fajnego, ciężkiego pancerza, który, nie ukrywam, może być niezbędny, żeby mógł przetrwać pierwsze godziny w Skyrimie. Ale też oczywiście, nie ukrywam, chciałbym jak najszybciej zdobyć inny pancerz. Spotkamy się w sobie. Ale czy się uda znaleźć, to już nie moja sprawa. Chyba tylko nam się udało. Nie powinniśmy narzekać. Bez tego smoka bylibyśmy znacznie niżsi i mniej rozmowni. Czekaj, może uda mi się to z ciebie ściągnąć. Dobra, dawaj. Otwieraj mi ręce. Możesz wziąć sprzęt Gunjara. Nie będzie mu już potrzebny. Nie. Yeah. Buty, kills, siekiera. Fajnie. Zdobywanie niechcianych efektów? O co chodzi? Eee...
mniejsza to. I machnij parę razy toporem. Poszukam jakiegoś wyjścia. Musimy ruszyć, zanim smok zniszczy warownię. Jak nie prezentuje nasz ork już w grze. Sprawdźmy tamtą bramę. I teraz chyba pora na najnudniejszy moment, kiedy co w sumie będę musiał tylko przeczekać i starać się przetrwać. Jak mówiłem, nie zaatakuję niczym innym niż kijem. Więc w sumie może lepiej będzie, żebym przeminął ten nudny tutorial. Będzie on naprawdę długi, wiecie. W związku z tym może to spowodować tyle, że w sumie nie zdążę, żeby dzisiaj nic osiągnąć przez to, że będę stał z boku i czekał, że NPC wszystkich wykończą. No, więc... A to jak... A to jak pięknie będę walczył przez pierwsze części odcinka, co? Mam jakąś magię, co? Dobra, wiecie co? Nawet nie wiem, o co tu do końca chodzi. I to powiem wam serio, naprawdę, nie wiem, co to może oznaczać. Ale dobra, początek skierma chyba każdy zna, więc pozwólcie, że naprawdę doczekam to wszystko, bo jednak no po prostu nie chcę, żebyście marnowali czas oglądając jak ja sterczę. Więc spotkamy się już może po samouczku, jako tako. Tak więc jak widzicie, właśnie udało mi się ukończyć samouczka. Pięknej zbrojce cesarskiego oficera. Piękny ork, widzicie. No. Tak więc, bez zbędnych sergieli wychodzimy. Bierzemy kamień expów. Nawet nie czekam na niego, żeby go biegnę sam szybko. No i miejmy nadzieję, że zdobędziemy tego kija wystarczająco szybko. I że pamiętam, gdzie go w ogóle zdobyć. No w sumie... Dobra. Nie będę czekał. Mi się śpieszy, chłopie. Żeby nie było... Roślinki będę zbierał, inne rzeczy też, ale... Później, chociaż... Czy później? No nie wiem. Dobra, no... Mówiłem później, ale... I tak część z nich zebrałem. A właśnie, może jeszcze zanim pójdziemy, pokażę wam moją kolekcję rzeczy, więc proszę, jakie bronie mam. Piękne. Tutaj moja kolekcja pancerza, miksturki, żarcie, rzeczy alchemiczne, książki, kluczyk i parę takich bezużytecznych rzeczy, które lubię zbierać. Ale dobra, mniejsza o to. Musimy się śpieszyć, bo w sumie rzecz na puszcza to jeszcze nic. A i właśnie przy okazji, patrzcie jaka ładna mapka. Widać na niej drogi, widać detalicznie miliony różnych rzeczy. O, już mogę do Helgen nawet się szybko teleportować. Fajnie. Przez przypadek już zaznaczyłem coś, no. Dobra. A mniejsza z tym. Mapką będziemy się zachwycać kiedy indziej. Póki co musimy iść sobie dzisiaj w dwa miejsca, tak całkowicie szczerze. Pierwsze z nich to jest... A żebym pamiętał, wiem, że będą do gwiazdy zarannej, po coś miałem iść, ale... Po co, to nie wiem. Dobra. Kamień wojownika oczywiście, żeby szybciej mój pancerz się rozwijał. Bo żadnej umiejętności takiej szczególnie przydatnej z innych kamieni chyba nie będziemy posiadać. Chociaż może coś się znajdzie. No chyba, że wykonam pewien wątek tutaj. Super. Związany właśnie z pewnym zadaniem tutaj. Nie będę może dużo jeszcze opowiadał teraz, jeśli już o to chodzi. Ale jest pewne zdanie, powiem pokrótce tyle właśnie. I ono daje dostęp do... Chyba to była jakaś korona, która... Pozwala nosić na sobie dwa znaki. Wtedy bym mógł wziąć znak kochanka i znak właśnie wojownika, żeby jeszcze szybciej się rozwijał. A wiecie, to na spokojnie. No i idziemy. Pierwszy przystanek rzecz na puszcza, chociaż tamto nawet... Nie będę ukrywał się, nie zatrzymam na długo, czy tam jakieś zlecenie nawet przyjmować nie będę. Wiecie, bardziej chodzi tu nawet o kwestię tego, że w sumie mam, jak już mówiłem, ważniejsze rzeczy. Więc do Gerdur nie idę, czy do innych też nie. I widzę, że już mam 20 minut, co oznacza, że w sumie no niewiele mi zostało na zdobycie dzisiejszego kija.
Chyba, że po prostu zrobię coś w stylu w drodze do kija 1 na 2 i po prostu w drugim odcinku już kija będziemy mieli. Dobra, mieli, raczej posiadali. Się zobaczy. Mówię, czasem też za dużo nie mam. Dobra, ok, idziemy. Patrzcie, jak on pięknie biega w tej swojej spódniczce. A, w sumie mogłem posprzedawać te wszystkie złomy, które mam. Nie mogłem, ale w sumie, ale... Jak będziemy tak już iść gdzieś, to... Znajdziemy więcej rzeczy i możliwości na posprzedawanie. A więc, jak mówiłem, pierwszy kierunek to nie będzie nawet ta gwiazda zaranna, tylko najpierw... Tutaj, że samotnie... O, piesy! A, piesy. Chyba właśnie pierwszy kierunek samotnia. Tak, chyba tam właśnie się znajdowało tego gościa. Niektórzy z was mogą nawet wiedzieć już o co chodzi. Inni niekoniecznie, a... Więzień gromowładnych... chciałbym pomóc, ale no nie jestem w stanie jeszcze. Nie jestem w stanie pomóc z tym gigantem, co tam go towarzysze biją. Na obecny moment pozwólcie, że to wszystko poomijam. Nie dziwne, że tam widać wszystko, a jest tak kiepsko, jeśli chodzi o jakość na odległość. Wiecie, nie mówię tego z perspektywy, że tak nie powinno być, coś to w końcu Skyrim, ale... Stawiamy wszystko, żeby to, co jest widać normalnie, było dobrej jakości, a tam się okazuje, że chyba gra mnie nie posłuchała. Dobra, mniejsza o to. Chcę, żeby nie podchodzić za blisko farm. Musimy mieć już tutaj ten punkt szybkiej podróży zaznaczony. Dobra, mamy... Zobaczmy tylko, czy ta rzecz na postrzał też już jest, więc w sumie można zrobić już wszystko. Więc hej, kolego. Mogę zabrać cię do dowolnej ze stolic dzielnicy. Dokąd chcesz jechać? Jak mówiłem, na początek trzeba do samotni. Łaź na wóz i spadamy. Później do Gwiazdy Zarannej, ale... Do Gwiazdy Zarannej to już na spokojnie, jak załatwimy, co mamy do załatwienia w samotni. Piękne stare miasto. Stolica Skyrim, ale na pewno o tym wiesz. Najpiękne ekrany wczytywania. No i cesarski mieczyk. Z logiem, które niektórzy uważają za logo Skyrim. Chociaż w rzeczywistości jest to znak cesarstwa. A co, ja ty będę o tym gadał jakoś szczególnie? Dobra. W takim wypadku idziemy. I w sumie zrobię tu już stabilny zapis. Żeby potem nie było, że stracę postęp przez jakiegoś crasha czy coś. No. I chyba teraz będzie w sumie najgorszy moment całej dzisiejszej przygody, bo będę się oddać tego jednego... No, powiedzmy sobie szczerze, odnaleźć jednego NPC-a, który jest dosyć wkurzający. Ale zobaczycie. Znajdziemy go i się uda. Chyba, że go nie znajdziemy, to wtedy się nie uda. Dobra, jest egzekucja. Dwójka Rogwira. Powiedz im, że on tego nie zrobił. Słyszysz to? Na stanowiska. Przysięgaj, coś tam jest. Dobra. Niechże, choć tak, proszę cię, orkę. Nie będzie o tyle łatwiej, że jesteśmy tu w nocy, a w nocy tylko postacie klasy żebrak łażą po ulicach, więc może na to odnajdzie. My, nie mówcie mi, że to już on. Hej ty, pomożesz mi. Pomagasz ludziom, prawda? Tym się zajmujesz. No proszę, kto by się spodziewał. Proszę, zlituj się nad starym szaleńcem. O, dziękuję. Niech bogowie mają cię w opiece. Tak dodatkowo po prostu. I teraz czegoś potrzeba. Mój lud mnie opuścił. Opuścił swoich ludzi. I nic, co mógłbym rzec, nie zmieni jego decyzji. Nie chce oglądać nawet mnie. Mówi, że przeszkadzam mu w wypoczynku. Minęło już tyle lat. Pomożesz mi, proszę. Oczywiście. Ostatnio widziałem go, jak odwiedzał przyjaciela w Błękitnym Pałacu. Nie, nie, to nie był nikt zwyczajny, jak na przykład Jarl. Nie, tacy ludzie są dla niego zbyt mało istotni. Nie, poszedł do zakazanego skrzydła pałacu porozmawiać ze starym przyjacielem. Powiedział, że minęły wieki, odkąd pili razem herbatę.
Będzie ci potrzebna kość biodrowa. To bardzo ważne. Bez niej nie wejdziesz do skrzydła Pelagiusa. Mhm. Tak, ale nie próbuj używać siły. Jest zbyt potężny. Zmiażdży cię niczym glinianą lalkę. Zrzuci cię z nieba albo po prostu wchłonie twój umysł. Nie przejmuj się. Pewnie nic takiego ci nie zrobi. Jestem tego prawie pewien. Po prostu przypomnij mu, żeby wrócił do domu. Nie będzie żadnej walki ani żadnych nieprzyjemności. Prawdopodobnie. Jest po prostu trochę oszołomiony, to wszystko. O ile znam mojego mistrza, nagrodzi cię pewnie za pomoc w odzyskaniu sprawności umysłu. To wielki człowiek, choć nie zawsze doceniany. Rządzi bliźniaczymi cesarstwami, których wielkość przekracza możliwości naszego pojmowania. Wszyscy wiedzą, kim jest, lecz mało kto zna jego imię. Zabronił mi wymawiać jego imienia. Mówi, że to go rozprasza, a biada temu, kto ściągnie na siebie jego gniew. Poznasz go, gdy go zobaczysz. To on uczynił mnie takim, jakim jestem. Dobra. Jest w Błękitnym Pałacu, w skrzydle Pelagiusa. Drzwi są zamknięte. Otworzyć je może jedynie Falk Ogniobrody. Słyszałem, że pokojówki Una i Erdi wiedzą, jak tam wejść, bo sprzątają w środku. W tak ważnej sprawie na pewno będą mogły ci pomóc. Dobra. Umysł szaleńca, to wyłączamy póki co. I teraz tak. Tam jest droga do pałacu. I żeby nie było, można pogadać albo z pokojówkami, albo z tym samym Falkiem. Ja akurat wiem, jak przekonać Falka, żeby mógł tam wleźć, więc... Wiecie, pogadamy z nim. Błękitny pałac. Ciekawe miejsce. Swoją drogą tutaj można też już dołączyć od razu do cesarskiego legionu. Ale ja od wojen domowych chciałbym się póki co wstrzymać. Wierzcie mi, po prostu moim zdaniem nie warto jeszcze się w to angażować. Później oczywiście. Bo nie będzie to zwykłe podejście ukończenia fabuły głównej, a całkowicie ukończenia gry w sumie. Czy w sumie będziemy po prostu grali, dopóki mi się nie znudzi i nie zrobimy większości. I patrzcie, nowa broń, halabarda. Dobra. Okej, czyli tutaj teraz. Proszę, nie przeszkadzaj sędziom. Dobrze, dobrze. Z tej jaskini aż bije nienaturalną magią. Jakieś światła i dziwne dźwięki. Ktoś powinien to zbadać. W takim razie niezwłocznie wyślemy legion, by oczyścił jaskinię i zabezpieczył miasto. Pod moimi skrzydłami mieszkańcy Hafingaru zawsze będą spać spokojnie. Wasza eminencjo, moje wróżby mówią, że w okolicy niczego nie ma. Smoczy most znajduje się w rękach cesarskich. To jakieś bzdurne przesądy. Może potrzebna jest bardziej wyważona reakcja? Tak, oczywiście masz rację, Falk. Przekaż kapitanowi Aldisowi, żeby przydzielił dodatkowych strażników do Smoczy Mostu. Dziękuję, Jarl Elisif. A co do tej jaskini? Zapewniam cię, że wyślę kogoś, by zajął się tą jaskinią, Farniusie. Możesz odejść. Oczywiście tym kimś będziemy my. Czasami ja będę. Dobra. Masz jakąś sprawę do załatwienia na dworze? Masz na myśli sprawę Smoczy Mostu? Szczerze mówiąc, zamierzałem dać sobie z tym spokój. Nawet w najlepszych chwilach Warnius jest trochę nerwowy. Mówiono o dziwnych zdarzeniach w jaskini Wilczy Czerep. Znikali podróżni, pojawiały się rozmaite światła. To pewnie dzikie zwierzęta albo bandyci. Chyba nie warto się tym zajmować podczas wojny. Ale jeśli chcesz oczyścić tę jaskinię, dopilnuję, by zapłacono ci za twą pracę. Okej. Nie ma mowy. Nie bez powodu to skrzydło jest zamknięte od wieków. Podobno wciąż nawiedza je duch Pelagiusa Szalonego. Duch czy nie, pewne pozostałości jego mrocznych rządów powinny pozostać pogrzebane. Możesz do mnie wrócić, jeśli nasuną ci się. Jestem zarządcą Jarla. Zgłoś się do mnie. A, czyli jednak nie ma szans. Super. Na dworze. O dziwny, kojarzę, że mogę tam normalnie. W takim razie trzeba do pokojówek. Bo one akurat bez problemu powinny to dać. Patrz pod nogi. Dopiero sprzątaliśmy. Nie ma mowy. Tam jest niebezpiecznie. A Falk nie lubi nawet, jak wchodzimy tam z Erdi raz do roku, żeby pozbyć się pająków. Jeśli naprawdę tego chcesz, tylko uważaj na ducha. Podkradł się kiedyś do mnie i przestraszył na śmierć. Przez tydzień dochodziłam do siebie.
zmyłaby mi głowę, gdyby zobaczyła, że z kimś rozmawiam. Tak więc udało się zrobić już podstawowe działanie. Teraz już tak naprawdę jedyne, co nam zostało, to zdobycie kijka i możemy zaczynać prawdziwą przygodę. Jakie piękne miejsce. Pełno złomu. Ale tutaj przyjdziemy jeszcze kiedy indziej go pozbierać. Na razie musimy właśnie zrobić coś istotniejszego. No. Właśnie. Jeszcze herbatki, drogi Peli? Nie mogę. Źle na mnie działa. Poza tym mam parę spraw do załatwienia. Muszę zająć się tyloma bałwanami. Narzekacze, bufoni, przeszkadzacze. Mój kat już trzeci dzień nie śpi. Jesteś dla siebie zbyt surowy, mój drogi, słodki, maniakalnie obłąkany Pelagiusie. Co ludzie by bez ciebie zrobili? Tańczyli? Śpiewali? Śmiali się? Starzeli? Jesteś najlepszym Septimem, jaki kiedykolwiek rządził. No, może poza tym Martinem, ale on zmienił się w Boga Smoku, więc się nie liczy. Wiesz, byłem tam przez całą tę wstrętną aferę. Wspaniały okres. Motyle, krew, lis, odcięta głowa. Och, i ten ser. Można było za niego umrzeć. Tak, tak. Mówiłeś już to niezliczoną ilość razy. Harumf! W takim razie, jeśli zamierzasz tak się zachowywać, może lepiej będzie, jeśli odejdę. Do widzenia, panu. Powiedziałem, do widzenia. Tak, tak, idź. Zostaw mnie z tą nieprzerwaną rzeką kłopotów i odpowiedzialności. Jakież to niegrzeczne. Nie można już podjąć starego przyjaciela przez dekadę lub dwie. No. Do prawdy? O, o, co to za wiadomość? Piosenka? Przywołanie? Wiem! Groźba napisana na plecach argoniańskiej konkubiny. To moje ulubione sposoby. Uwielbiam tego gościa. Wykrztuś to z siebie, śmiertelniku. Nie mam całej wieczności. W zasadzie to mam. Taki żarcik. Ale poważnie, co to za wiadomość? Doprawdy? Kto? Czekaj! Nie mów! Chcę zgadnąć. Może Molak? Nie, nie, nie. Mały Tim, syn zabawkarza? Duch króla Lysandusa? A może? Tak, Stanley, mówiący grejpfrut ze ściany przechodniej. Ani razu nie trafiłem, prawda? Ha, nieważne. Szczerze, wcale nie chcę wiedzieć. Po co psuć sobie niespodziankę? Ale do rzeczy. Czy ty, mały, mizerny, bezużyteczny śmiertelniku, naprawdę myślisz, że zmusisz mnie do odejścia? Ponieważ to szalone. Zdajesz sobie sprawę, z kim rozmawiasz? Oczywiście. Wiedziałem. Och, przepraszam, chyba nie dałem ci skończyć. Przepraszam, po prostu nagle poczułem się nieodwołalnie znudzony. Doprawdy, oto stoisz przed samym Szeogoratem, dedrycznym księciem szaleństwa. I za słuszne uważasz jedynie przekazać wiadomość? Jakie to smutne. To dopiero pytanie, prawda? Bo szczerze, ile czasu wolnego miałaby potrzebować obłąkana Dedra? Oto co zrobię. Odejdę. Zgadza się, mam już dość. Wakacje skończone. Czas powrócić do monotonii codzienności. Pod jednym warunkiem. Najpierw musisz znaleźć drogę wyjścia. Powodzenia. Ha! Uwielbiam, gdy śmiertelnicy wiedzą, że są manipulowani. Dzięki temu wszystko jest nieskończenie. Uwielbiam gościa. Chcesz się rozejrzeć? Ośmielę się powiedzieć, że to nie są ogrody botaniczne samotni.
Wiesz w ogóle, gdzie się znajdujesz? Gdzie naprawdę się znajdujesz? Witaj w pozornie zielonym umyśle cesarza Pelagiusa III. Zgadza się! Jesteś w głowie martwego, szaleńczo krwiożerczego monarchy! Wiem, co sobie myślisz. Czy wciąż mogę polegać na swoich wieczach, czarach, skradaniu się i całym tym nonsensie? Jasne, jasne. Albo możesz użyć... Łabaczak! Nie spodziewaliśmy się tego, co? Ja się spodziewałem. Co? Coś się zepsuło. Czemu dostałem achievement za wszystkie artefakty dedryczne? A nie, to jest tylko za jeden. Ale że jak? Przecież ja nie powinienem dostawać achievementów. No i bum. Można szczeloć. O, dobry wybór. Cóż, dobry dla mnie. Straszliwie mnie bawi, kiedy wszyscy próbują cię dorwać. Ale możliwe, że ty bawisz się nieco gorzej. Widzisz, matka Pelagiusa była, cóż, powiedzmy, że niezwykła. Chociaż biorąc pod uwagę ogólny stan wszechrzeczy, była przeciętnym septimem. Ta kobieta używała strachu jak tasak. A może nosiła tasak, sprawiając, że ludzie się bali. Nigdy nie mogę tego zapamiętać. O, dobrze wychowała swojego syna. Pelagius już za młodu nauczył się, że niebezpieczeństwo może nadejść zewsząd. O dowolnej porze, ze strony każdego. Cel jest prosty, prostaku. Użyj łabaczaka, by pokonać przeciwnika, który będzie próbował uczynić to samo tobie. Nie umiem trafić nawet. No, nie wierzę. To będzie ciekawe. Nie do końca rozumiem, co trzeba tu zrobić. Nie będę ukrywał, no ale... Twoje stworzenie nie wydaje się radzić sobie lepiej niż wcześniej. Chyba masz kiepskiego cela. Dobra. Oho! Myślałem, że nigdy się nie domyślę. Gdy zagrożenie przeminęło, Pelagiusowi zaczęło się wydawać, że jest bezpieczny. Co oznacza, że udało ci się mu pomóc. W pewnym sensie. Czyli jesteśmy o krok bliżej domu. Drogą, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że ten głos, który tutaj słyszymy, był używany jeszcze przez jakąś inną, taką ciekawą postać dosyć. Taką postać mam na myśli kogoś takiego... Nie wiem kto, ale jakbym gdzieś to już słyszał. Dobra, mniejsza z tym idziemy do kolejnego wyzwania. Jak mówiłem, dzisiejszy cel... Zostać właścicielem patyka, tak na dobre. Udajesz się ścieżką snów. Co tam, siostra? Niestety dla ciebie Pelagius śnił koszmary od najmłodszych lat. Musisz jednak znaleźć coś, co obudzi naszego biednego Pelagiusa. Zobaczysz, że jego koszmary są łatwe do odpędzenia, ale wytrwałe. Dobra. Patrz, koza. Piękna. Użyłeś jeszcze siebie? Co? Siostra, zostaw mi telefon, to pierwsze, że druga nie, bo nie potrzebuję tego. Ciekawe. Nie w niego. A, trafiłem, dobra. Jest tak, że... Akurat tą część pamiętam. I szczerze powiedziawszy tamtą też. No ale musiałem po prostu pokazać tak, jak to było za pierwszym razem. To będzie ciekawe wyzwanie. Zepsułem. Nie, dobra, ognisko tam powstało.
Serio, smoczy kapłan? Serio? Muszę wszystko od początku? Nie można już podjąć starego przyjaciela przez dekadę lub dwie. Spotkamy się, jak już znowu zaliczę to wszystko. Do prawdy? Nie śpi, możesz przejść do innych rzeczy. Niedługo będziemy z powrotem w domu. No właśnie, udało się nareszcie zrobić kolejny element. Została już tak naprawdę ostatnia rzecz. Oczywiście tym razem będę mądrzejszy sobie zapisa. I po tym wszystkim można powiedzieć, że już kończymy dzisiejszą przygodę. To dopiero smutna droga. Pelagius nienawidził i bał się wielu rzeczy. Skrytobójców, dzikich psów, nieumarłych, Pumpernikla. Ale najgłębszą, najżarliwszą nienawiść zostawiał dla siebie. Ataki, które wyprowadza przeciwko samemu sobie, doskonale widać aż stąd. Zawsze uderza w najsłabszą część swojego wrażliwego istnienia. Nienawiść do samego siebie napędzała gniew Pelagiusa. Ach, ale jego pewność siebie będzie maleć wraz z każdym uderzeniem. Musisz zrównoważyć te dwie rzeczy. Easy. Nie trzeba było tu przyłazić. Co? Nie rozumiem. Wspaniała robota. Pelagius w końcu może pokochać siebie i wciąż nienawidzić wszystkich pozostałych. Wiesz co, że już zrobiłem? Powiem szczerze, dawno bawiłem się tym zadaniem, więc... No nie do końca mogę pamiętać, ale widzicie, jaki piękny patyk. Jestem, że on będzie nasz, ale spokojnie, w zwykłym świecie jest jeszcze lepszy niż tutaj. Mam takie powiedzenie, że nie zamierzam czuć tego, co ty musisz robić. Czy coś takiego? Naprawiony to taki subiektywny termin. Myślę, że uleczony to lepsze słowo, nie sądzisz? Coś, co można zrobić z wysypką albo ze strzałą sterczącą z czerepu. Ach, ale to nieważne. Bezduszna z ciebie istota, ale udało ci się odnieść sukces i przeżyć. Zmuszony jestem dotrzymać umowy. Moje gratulacje. Możesz iść. Ja... Zdarza mi się zmieniać zdanie, więc... Idź. Naprawdę. Ja nie to chciałem. Jest ten przycisk. Pelagius Septim III. Kiedyś szalony cesarz Tamriel. A teraz zdrowy, psychicznie nudziarz. Zawsze wiedziałem, że ma to w sobie. Cóż, chyba pora wracać na drżące wyspy. Nie mieści mi się w głowie, w jakie tarapaty mógł wpakować się Haskil podczas mojej krótkiej nieobecności. Upewnijmy się, że niczego nie zapomniałem. Ubrania są. Broda jest. Bagaż? Bagaż! Gdzie ja zostawiłem swój bagaż? Mistrzu, wróciłeś po mnie! Czy to znaczy, że wracamy do domu? Och, wspaniale, nie mogę się doczekać. Tak, tak, dość już tego świętowania. Puścimy cię przodem, dobrze? A co do ciebie, moja śmiertelna istoto? Możesz zachować łabadżaka jako symbol mojej... Tak, po prostu zabierz to cholerstwo. Uważaj na siebie. A jeśli kiedykolwiek zawędrujesz do nowego Szeot, odwiedź mnie. Wspólnie zjemy tort truskawkowy. Dzięki. No, chciałbym cię, gościu, odwiedzić, ale niestety to nie jest takie proste bez kupowania dodatków z klubu tego racji czy coś takiego. Dobra, mniejsza z tym. Zobaczmy, gdzie jest łabadżak. No, jest. Ciekawostka, nie da się zadawać mi żadnych obrażeń, mimo tego, że ma wypisane. No, to w takim wypadku jeszcze trzeba się przebrać z powrotem w cesarskie ubranko, bo to jest najpotężniejsze, co mam. Chociaż oczywiście hełm wezmę typowy, taki, idealny. No, na zakończenie oczywiście wrzucimy jeszcze garnki z kieszeni,
talerze i inne takie rzeczy, wiecie, no tylko po to, żeby móc już spokojnie łazić. A jeszcze jeden kufel, no jasne. I to w sumie tyle, udało się zdobyć patyka. No więc ja robię zapisa i mam nadzieję, że wam się podobało to wszystko. Postaram się w następnym odcinku oczywiście już wymyślić coś ciekawszego, porządniejszego do roboty. Chociaż teraz już chyba wiecie, że będziemy zajmować się podstawą fabularną Skyrima. No, na obecny moment już mówiłem to wszystko. Nasz piękny ork z nowym patykiem się z wami żegna, no i trzymajcie się! Ej, ej!